Indywidualnie odpowiada za siebie. Ja podjąłem się tej decyzji i rozmawiałem z komendantem w Szczecinie tutaj i prosiłem służby państwowe, żeby dały nam ochronę, żeby zrobiły objazdy, żeby zresztą słyszycie państwo, co tam czasami się mówi na Sybii. My, dla nas przeciwnikami nie są kierowcy na drodze. Jeżeli Rzeczpospolitej Rząd Rzeczpospolitej nie chce z nami rozmawiać, to mi się wydaje, że ten konik Bonifacy Caliguli, który był w Senacie, jest mądrzejszy od tego rządu. To jest rząd Goebbelsów, a nie... Ja wam powiem państwu tak, przygotowujemy się na długi bój. Zbliża się wiosna. To jest początek, zaczęliśmy 2 lata temu. Niby nam się coś udało, a okazuje się, że nie za dużo. No, Izba powinna być z nami. 2% podatku jednak idzie na ten. To nie po to tylko, żeby się wozili za nasze pieniądze, ale żeby z nami tu byli. Ja nie mówię o kolegach, którzy są w izbach i są z nami tutaj, ale oczywiście mówię o zarządzie i o panu prezesie, że jednak powinniśmy być wspierani jako rolnicy, tak? A nie tylko zostawieni na pasce losu i jeszcze takie słowa idą, że po prostu on nie wie, o co chodzi. Ktoś jak nie wie, o co chodzi, to powinien po prostu ustąpić. Dziękuję. Poważnych korków nie widać, ale kłopotów na Krajowej Dziesiątce nie brakuje. Już nie 30, a około 70 ciągników z protestującymi rolnikami jedzie drogą krajową od Stargardu w kierunku Sucharia. Towarzyszą im oflagowane samochody prywatne. Chcą dojechać aż do Wapnicy i tam będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące protestu. Policja pilnuje, aby ciągniki nie jechały w zwartej kolumnie, co umożliwi przejazd i wyprzedzanie przez innych zmotoryzowanych. Więcej na radioszczecin.pl.
Trzeba zrobić biuro prawne. W piątek robimy to w Koszalinie. Tak, panie! Nie, panie! Jeszcze panie, 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 Dobra, zamieścimy na tym. Dobra, idziemy, chodźmy. No dał ci ten dowód, czy nie? Dobra, idziemy na kolegium. Wracamy. Tomek, idziemy. Muszą do wypłaty dorobić.